Dzień dobry Państwu. Chciałbym powiedzieć kilka zdań na temat sondaży. Ostatnio część ugrupowań już chciało ruch Palikota złożyć do trumny i pogrzebać. Natomiast z tego, co obserwujemy, ukazał się najnowszy sondaż w Gazecie Wyborczej przeprowadzony przez TNS Polska. I jest bardzo duża różnica, bo trzykrotna w stosunku do sondażu CBOS-u, jeżeli chodzi o poparcie dla ruchu Palikota. W związku z tym mam pytanie do pani Mirosławy Grabowskiej, z czego to może wynikać, ponieważ CBOS na swoich stronach zapewnia, iż najwyższe standardy, jeżeli chodzi o metodologię wykonywania tych badań, stosuje. W związku z tym bardzo panią Mirosławę Grabowską proszę o wyjaśnienie, z czego te różnice mogą wynikać. Są to badania przeprowadzone właściwie w tym samym czasie. I druga sprawa, jak się ma udział pani Mirosławy Grabowskiej w pracach think tanku, który, zacytuję, na swoich stronach, ten think tank nazywa się Laboratorium Więzi. I jednym z zadań tego think tanku jest inicjowanie społecznych akcji świadomościowych wpływających na opinię publiczną. No jak to się ma do tego, iż CBOS ma opisywać rzeczywistość, a nie ją kreować? Czy pani się te role nie pomyliły, czy się odnajduje odpowiednio w CBOS-ie? I tutaj z naszej strony bardzo prosimy o wyraźne określenie się, jaka jest rola tej pani i z czego wynikała tak ogromna rozbieżność. Przypomnę, sondaż TNS Polska daje nam poparcie 9%, SLD 7%, więc informacje o tym, że ruch Palikota już przestaje istnieć, były przedwczesne. Dziękuję uprzejmie.